Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się kolejny raz w rozmowach niekontrolowanych. No i podsumujemy jak zwykle kilka wydarzeń z ostatnich dni, w zasadzie z ostatniego tygodnia, bo trochę się działo, nie? Oj, działo się bardzo dużo, a to, co się działo, to przechodziło ludzkie pojęcie, mroziło krew w żyłach, a nawet w całym człowieku. To jest taki, wiesz, taki kawał jest, że siedzi stary dziadek w domu i słyszy taki tupot za oknem. No i się obejrzał, patrzę, to ludzkie pojęcie przychodzi. To No na... to ja taki suchar, no. Znaczy w naszym ludzkim pojęciu, to nasze ludzkie pojęcie już dawno, dawno poszło. W tej chwili mamy tylko oddalające się kroki. Mam wrażenie, że teraz, za nim teraz podąża rozum i logika. Ja nie wiem, czy podąża rozum i logika, ponieważ zaczynamy od tematu, który zdominował ostatnie dni, znaczy teraz już trochę co innego dominuje, ale zaraz do tego dojdziemy, ale ostatni weekend zdominował o wydarzenie w postaci zamachu na Donalda Trumpa, o którym media niektóre się rozpisywały, że to taki incydent. To taki incydent. Take a look at what happened. Pierwsza wersja to była wersja, że to jest incydencik, ale druga wersja, proszę Państwa, to była jeszcze ciekawsza, mianowicie taka, że to nie jest incydent, tylko to była, wyobraź sobie, ustawka. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, zdaniem niektórych mediów, także polskich, ta ustawka polega na tym, że Trump zapłacił albo tak, jego ale sztabowcy. Ty cytujesz jakichś ludzi po prostu niespełna rozumu. No, trzeba czyli to powiedzieć... połowę polskiego mainstreamu. Nie połowę polskiego mainstreamu. To siedział i chrzanił ten Tomasz Wiejski, znaczy on tak się w internecie się nazywa, Tomasz Wiejski, na którym właśnie tam na nagraniu on tam mówił, że ustawka, że tam ketchup za uchem, czy tam jakiś, nie wiem, ładunek wybuchowy, który miał tylko spowodować, żeby to wyglądało tam jak krew, czy coś tam, nie? No i generalnie sytuacja wyglądała tak, że ten taki sztuczny ładunek i wiecie, żeby tam ketchup poleciał, no to od tego ketchupu zginęły dwie osoby, kilka zostało rannych, a u Trumpa za uchem ketchup wybuchł. No. Szczerze powiem Ci tak, że w przypadku wybuchów to mam wrażenie, że niektórym powinno wybuchnąć pusty łeb albo próżnia, którą mają między uszami. I w przypadku innych osób mam wrażenie, że głowę noszą wyłącznie po to, żeby do środka nie kapało. Natomiast to, co mnie jeszcze bardziej zastanowiło, to reakcja amerykańska na ten zamach. Pierwsza rzecz, która się dzieje, zaraz po tym zamachu występuje Joe Biden, który mówi, że jest absolutnie przeciw, dzwoni do Trumpa, próbuje się zorientować. I wiecie, co mi się przypomniało? Przypomniał mi się podobna sytuacja, zamach na Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji, gdzie ówczesny prezydent wówczas marszałek, późniejszy prezydent Bronisław Komorowski odparł, że jaki... Ślepy snajper by trafił. Że ślepy snajper by trafił i że generalnie jaki zamach, taki snajper. Szczerze, proszę nie, Państwa... Nie, jaki prezydent, taki zamach. No nie przeinaczaj. No. Jaki prezydent, taki zamach. Natomiast powiem Państwu tylko tyle. I to jest ta różnica między klasą polityczną. Można dyskutować i mieć na ten temat różne poglądy i różne zastrzeżenia. Ale między tym, co się dzieje... a tym, jak to wygląda. Jeżeli ktoś z Państwa ma wątpliwości a propos tego, czy w naszej polityce rządzi hejt, to ta różnica, ta prosta różnica jest najbardziej widoczna. I drugi temat, który a propos mi się nasunął właśnie oglądaniu tego, to jest następująca rzecz. To było wiele lat temu to zdarzenie. Od tamtej pory temperatura, hejt, który nam towarzyszy, narósł. W tej chwili... Podejrzewam, że gdyby doszło do takiego zdarzenia, to co mieliśmy kilka lat temu, gdzie była próba zamachu na któregoś z naszych polityków, albo gdyby się zdarzyło tak jak w przypadku Słowacji, że był zamach na premiera Fico, podejrzewam, że druga strona podejrzewałaby ustawkę albo powiedziała, że słusznie się należało. Okej, szkoda, że coś się stało, ale słusznie mu się należało. Przyznam uczciwie, tego bym się spodziewał. A ja, proszę Państwa, powiem tak, profilaktycznie, dużo wcześniej zablokowałam sobie taki profil na Twitterze, czy na X-ie teraz, Tomasza Lisa i właśnie tego wspomnianego Tomasza Wiejskiego i parę jeszcze innych wykwitów intelektu i miałam święty spokój, ale do czasu, dlatego że ludzie zaraz zaczęli wrzucać tam screeny z błyskotliwymi myślami tychże panów, bo tam parę pań też się popisało przy zamachu na Donalda Trumpa, no ale ja powiem tak, ten temat w ogóle należałoby szerzej omówić, chociaż dużo takich głosów się pojawiło, że już Donald Trump jest prezydentem. Ja tego zdania nie podzielam, dlatego że akurat kilka miesięcy, nawet 3 miesiące w polityce, to jest wieczność cała i wszystko może ulec zmianie kompletnie w drugą stronę. Natomiast faktem jest, że Donald Trump jest bliżej prezydentury i to pokazały dokładnie sondaże na drugi
drugi dzień, bo pojawiły się sondaże dokładnie na drugi dzień po zamachu i z nich wynikało, że w Kongresie Republikanie biorą około 70% ponad, natomiast no, demokraci odpowiednio mniej. No i wzrosły radykalnie szanse Donalda Trumpa na objęcie tej prezydentury, ale tak jak mówię, ja nie feruję jeszcze tego, że Donald Trump zostanie prezydentem, bo jak sobie przypominam sprzed 5 lat, kiedy trwała kampania, również prezydencka, to na spotkaniach Trumpa były tłumy, tam były naprawdę tłumy, na spotkanie z Joe Bidenem przychodziło 5 osób na krzyż i 2 gospodynie domowe, no a się okazało, że wygrał. Także tutaj może być różnie, ale jest jeszcze jedna rzecz i to trzeba koniecznie powiedzieć i tym wątkiem przejdę od razu do następnego tematu, dlatego że przy okazji zamachu na Donalda Trumpa dodam tylko naprawdę odpowiedzialnie zachował się Joe Biden, ale i większość klasy politycznej amerykańskiej. Media kompletnie nie zdały egzaminu, ani amerykańskie, ani polskie. To prawda. Natomiast trzeba sobie przy tym powiedzieć, że przypomniano zdjęcie Donalda Tuska, drugiego Donalda, bo jeden w Stanach, drugi w Polsce. Donald Tusk pisał, że o jednego Donalda jest za dużo i właśnie mu to przypomniano i to zdjęcie, na którym celuje Trumpowi w plecy po prostu z 2 palców, ale też mam tam dziubek mu się składa w taki pif-pof. I to zdjęcie obiegło cały świat i Donald się wściekł, jak no. zwykle. Ale czekaj, i dlaczego ja mówię, że Donald się wściekł i dlaczego to tak później poszło? Dlatego, że dosłownie chwilę później mieliśmy atak bodnarowców, prokuratury, uzurpatorów Donalda Tuska i Bodnara. Na kogo? Na posła Romanowskiego. A tak, posła Romanowskiego to jest, proszę państwa, kolejna kompletna kompromitacja, bo posłowi Romanowskiemu, pewnie państwo wiecie, ale dla podsumowania, przysługują 2 immunitety. Pierwszy immunitet jako parlamentarzyście, polskiemu parlamentarzyście, który polski Sejm głosami uśmiechniętej koalicji uwalił, wyraził zgodę na zatrzymanie, chociaż przyznam uczciwie, że wcześniej miał ogromne problemy przy bardziej oczywistych sytuacjach z marszałkiem Grodzkim i jeszcze paru innymi postaciami. Nie przeszkadzało im, żeby przestawić gościa z aresztu do Europarlamentu, ale tutaj postanowili zrobić silne wzmożenie i się zdecydowali zagłosować, mimo że mamy do czynienia z przestępstwem urzędniczym. I druga sprawa... Znaczy, kwestia... ja wiem, czy my mamy do czynienia z przestępstwem urzędniczym. Podejrzeniem, że mamy, jeżeli już o czymś rozmawiamy, to możemy rozmawiać tylko o takim przestępstwie, a nie o grubej zbrodni, ja ci Przemysławie wytłumaczę. Mamy do czynienia z pierdoletami i trzeba sobie nazwać rzeczy po imieniu. Żadne przestępstwo urzędnicze, proszę państwa, pierdolety. I to właśnie wynikło dlatego, że Donald się wściekł. Bo tej sprawy w ogóle by nie było, tylko wyciekły zdjęcia i to gdyby w Polsce wyciekły te zdjęcia, znaczy by wyciekły. Nie wyciekły, one po prostu to Donald sam kiedyś zamieszczał w swoich mediach, pisząc, że o jednego Donalda za dużo. I ludzie przypomnieli mu to zdjęcie i wtedy Donald Tusk się wściekł. I gdyby nie to, że on się wściekł, to podejrzewam, że sprawy Romanowskiego nie byłoby w tym wydaniu, które oglądaliśmy. Coś tam by poburczeli, bo to, co w tej chwili prokuratura tam stara się udowodnić, to są po prostu pierdolety, proszę państwa. Nie ma żadnych zarzutów i tak dalej, bo nie ma tutaj popełnienia przestępstwa. Powiem ci więcej. Ja uważam, że strażacy powinni w niedalekiej przyszłości, może na przykład zachęcam wszystkich strażaków, którzy dostali wozy strażackie albo sprzęt strażacki z Funduszu Sprawiedliwości, żeby w przyszłym tygodniu, co tam mamy za tydzień, no jakiś tam na przykład, nie wiem, czwartek czy piątek, przyjechali pod kancelarię Donaldu Tusku i przywieźli swój sprzęt jako dowody przestępstwa. Mało tego, powinny zjechać wszystkie gospodynie z koła gospodyń wiejskich. Wziąć te garki, łyżki, tam patelnie, co one tam jeszcze dostały, przywieźć to wszystko po prostu jako dowody przestępstwa, zostawić to pod kancelarią Tuska albo pod prokuraturą krajową. Dlaczego nie? Agnieszka, powiem ci tak, z jednej strony możesz mieć rację, z drugiej strony nie do końca się zgadzam, bo w Sejmie to na porządku obrad było zrobione wcześniej, komisje to o tym decydowały. To, że było takie zatrzymanie tak szybko piorunujące, możesz mieć w tej materii rację. Natomiast to dygresja. Wracając natomiast do kwestii Romanowskiego. Donald się wściekł, to jest ostatnio najczęściej spotykane hasło. Zresztą jedyna rzecz, którą mi się, mam wrażenie, wychodzi dla Tuska, to jest wściekanie się. Inne jego formy aktywności, ale mu to zawsze wychodziło. Innych wykwitów jego intelektu niż
z przeproszeniem, zna reakcje różne, na różne rzeczy, które mu się nie pasują, to nie dostrzegam. Ten człowiek powinien albo pić więcej melisy, albo zacząć generalnie brać jakieś leki uspokajające, albo więcej spać. Chociaż z drugiej strony, z tego co ja pamiętam jego opowieści, jak mówił o sobie, jak ciężko pracuje, gdzie dzień zaczynał we wtorek, tydzień pracy zaczynał we wtorek, a kończył go w czwartek, lecąc potem do Sopotu, to mam wrażenie, że akurat wypoczynek to panu Donaldowi Tuskowi oprócz wściekania się wychodzi najlepiej. Nie może już z tych wakacji nie wracać? Wiesz, ile by to problemów w Polsce rozwiązało? Bo ja powiem w byłoby ten sposób. Byłoby to kropla w morzu potrzeb. Nie, bo słuchajcie, my tutaj mówimy tak o panu pośle Romanowskim, który, wobec którego prokuratura krajowa, ta nielegalna, bo przypominam, pan prokurator Kornaluk nie jest prokuratorem krajowym. Prokuratorem krajowym jest pan Dariusz Barski i tak jest po prostu. Nie ma co tutaj mówić. On na konferencji prasowej, pan Kornaluk, twierdził, że tak, że on jest prawidłowo powołany. O, tak jak ruski słonia nos, pan jesteś powołany prawidłowo. Nie jesteś pan prawidłowo powołany i on tam mówił, że oni tam coś będą badać i tak dalej, nie? I minęło kilka dni od kompromitacji prokuratury, od zamachu na Donalda Trumpa, to tam Donald Tusk jeszcze coś napisał na Twitterze i wszelki ślad po nim zaginął. I nasze służby zajmują się właśnie zatrzymywaniem to posła Romanowskiego, to jakieś inne duperele, a nie szukają premiera. Premier nam zaginął, człowieku. Znaczy, parę dni już go nie ma, jestem, no parę dni już go nie ma. Nie jestem pewien, czy powinniśmy go szukać. No właśnie, ja mówię, żeby już sobie został. Podejrzewam, że przeczyta słupki poparcia, zorientuje się, co jest najbardziej passé i wścieknie się. Bo on się, że on się wściekł, to Agnieszka już wiemy. Ale to zależy, gdzie on słupki będzie oglądał, jak w Wyborczej, to dobre zobaczy. Dowiemy się, gdzie, a wiesz, po czym się dowiemy, co, gdzie ogląda te słupki? Powiem ci po czym. Otóż on się zorientuje, kochani, po tym, jak zobaczycie, na co się wściekł. Bo on się wściekł na razie, że mu nie wyszło. Nie. Ale teraz... Kto będzie winny? Bo pytanie brzmi, kto zapłaci za tą kompromitację? PiS, albo zapłaci za tą kompromitację jakiś prokurator szeregowy, albo zapłaci za tą kompromitację, bo odwołanie Bodnara nie wierzę, albo generalnie rzecz biorąc dojdzie do wniosku, że PiS sfałszował regulaminy, dokumenty, nie wiem, wprowadził powroczność jasną u większości prokuratorów. Już ci wytłumaczę, bo to już zrobił pan Giertych, że Donald nie musi niczego szukać. Giertych już ustalił, to jest wina pisowców, bo dalej Bodnar nie wyczyścił prokuratury z pisowców, tam siedzą sami pisowcy i to jest wina PiSu, że tak wyszło. Tyle, no. Proste. Ja jeszcze dodam tylko taką rzecz. Ja bym chciała, żeby już Donald Tusk nie wracał do Polski, po prostu nie jest tutaj do niczego potrzebny. To państwo się samo kieruje w zasadzie jak chce. Każdy rozumie prawo jak chce. Po co tutaj jakiś premier? Szymon Hołownia, do którego to jest druga osoba w państwie. On jest nad premierem. Ja przypomnę, wpływa do niego pismo. A Donald Tusk o tym wie? Ja nie wiem, słuchaj. Może on się wścieknie jeszcze. Panie premierze, Szymon Hołownia jest nad panem. Jak się pan chce wściekać, to teraz na wakacjach w dobrym momencie. Znaczy, chodzi o to, że Szymon Hołownia dostał pismo tam z tej instytucji, która nadaje. No po prostu tak, jakby mu napisała do niego, że panie Szymonie, marszałku drogi, ale pan Romanowski to ma immunitet. No i Szymon, a ja nie wiem, ja się nie znam, to do prokuratury sobie wysłał, tak, i druga osoba w państwie. Zamiast się zainteresować, że no niestety godzi to w interes państwa polskiego, w dobre imię państwa polskiego to, co się dzieje, bo to trąci skandalem międzynarodowym. Ja powiem, że to jest tak samo z tym zatrzymaniem posła Romanowskiego, to jest tak samo, jakby zatrzymać u nas na przykład ambasadora Stanów Zjednoczonych pod jakimś tam zarzutem, nie wiem, no... obojętnie, tak, że gwiznął tam paczkę groszków, nie, ze stokrotki i go powinęli. Przecież to jest skandal międzynarodowy, tak? To mniej więcej mamy taką sytuację. To, co mnie przeraża... Ale czekaj, jedna tylko rzecz. I ja, proszę państwa, obawiam się jednej rzeczy, że i dlaczego mówię, żeby już Donald Tusk tutaj nie wracał? Bo on jak teraz wróci, to powiem tak, poprzednie swoje kompromitacje, właśnie na przykład kompromitacja ta, która została przypomniana z tym zdjęciem, w którym on celował w Donalda Trumpa, została przykryta nalotem po prostu i zatrzymaniem bezprawnym posła Romanowskiego. Wcześniej inne sytuacje, to on brał odwet na zwykłych ludziach, więc ja nie wiem, co on zrobi teraz. Ja nawet nie chcę sobie wyobrażać i ja w ogóle wolałabym, żeby on już został tam w tej Grecji, czy tam we Francji, gdziekolwiek on tam jest. Dla mnie może jechać do Honolulu albo tam. Nie jestem do końca przekonany. W Pegierze banany pielić. Nie jestem do końca przekonany, czy Grecy się na to zgodzą, żeby tam została u nich nasza duma w Polski. Słońce Peru. Natomiast wracając do kwestii posła Romanowskiego.
Mnie przeraża nie to, że się Donald wściekł. Bo Donald się wściekał, wścieka od chyba kilkunastu lat. Ale się na nas, na Polakach wyżywa, Przemek. Polska przeżyła wiele więcej dramatów niż wściekanie się Tuska. Wiesz, nie chcę, dlatego że Donald się wściekł, ja nie chcę obrywać, rozumiesz, jako obywatel, bo mnie to guzik obchodzi, to, że on się wściekł. Jak ma wściekliznę, to 28 września bodajże jest święto wścieklizny, niech idzie, niech się zbada, skonsultuje się, będzie na pewno dużo wydarzeń specjalistów i... W przypadku Donalda Tuska polecam szczepienia przeciw wściekliźnie i będzie się wściekał. Natomiast drugie rozwiązanie i druga kwestia, to co mnie martwi, przeraża, to nie jest tylko kwestia wściekania się, tylko to jest kwestia tego kompletnej bezmyśli, bo to powinien być nowy znak graficzny w prokuratorze stosowany, bezmyślnik. Kwestia bezmyślności, dlatego że byli uprzedzani panowie prokuratorzy i panie prokuratorki, bo pani prokurator podpisała się pod tym wnioskiem, o tym, że poseł Romanowski ma inny immunitet i uznali, że wyobraź sobie immunitet Rady Europy, zgromadzenia tego właśnie, które się poseł Romanowski jest przedstawicielem, który reprezentuje Polskę, wyobraźcie sobie, może uchylić polski parlament. I to jest dopiero hit. Słuchajcie, proszę państwa, to jest mniej więcej tak, jak gdybyście wsiedli do samochodu i próbowali uruchomić go tak jak rower. To ma mniej więcej tyle samo sensu. To, że to nie ma sensu, było wiadomo od początku. Dla mnie hitem jest konferencja prasowa pana uzurpującego sobie stanowisko prokuratora krajowego, pan Korneluka, który zapytany przez dziennikarzy powiedział, że on nie wie, nie orientuje się, kto pisał opinie prawne. Nie? Gość, który powinien wiedzieć, powinien zamawiać i powinien mieć jakby zestaw różnych tam specjalistów, żeby pisali mu opinię prawną, no on nie wie, on się jest na zarobiony, jest w ogóle, to jest przecież, proszę państwa, to jest jakiś cyrk w ogóle. Ja to, wyczytałem. I to dla ubogich, no. Ja wyczytałem, że słuchajcie, specjalistą jest, który tworzył, zamawiał i odbierał tę opinię i wybierał, był wiceminister Myrcha, poseł z Kujawsko-Pomorskiego, postać niezwykle barwna i fantastyczna i nie ukrywam jednej rzeczy. Jeżeli ja znam posła Myrchę, mam przyjemność, a w zasadzie nieprzyjemność poznać go osobiście i powiem tylko tyle. Z takim dozem intelektu dawno mi się nie zdarzyło rozmawiać, jak poseł Myrcha, jeżeli on tworzył tę opinię albo on ją wybierał, to co mnie przeraża, to kto do czorta będzie wymyślał kolejne opinie na kolejne sprawy. I Agnieszka, nie wściekania się boję, tylko tego, że bezmyślnik będzie w dalszym ciągu królował w prokuraturze. Znaczy, to, że będzie królował, to rzecz pewna, jak, tak długo jak będą tam bodnarowcy. Przecież to, co tam się wyrabia od samego początku, to jest cyrk na drucie. Ja tylko przypomnę, bo już dużo ludzi zapomniało takiego zdarzenia, jak się włamano do mediów publicznych, trafiła sprawa do prokuratury, bo tam była skręcana sprawa aktu notarialnego i tak dalej. Nie ma cisza jak po śmierci organisty, majtki wiszą na sznurku, cisza, wiatryk tylko wieje, przedmuchał, wszystko schnie, a tymczasem codziennie mamy nowe informacje. I nową informację, znaczy nową, w zasadzie ja nie wiem, czy to jest nowa informacja, ale w tym tygodniu też ludzie tam się wzburzyli, bo zobaczyli małpiarnię, krótko mówiąc, pod granicą polsko-białoruską. Nie. Szura, wyraj! Tomek! Wchodzić! Ej, Jura! Jebać chcę! Pozdrów Facebooka! Jebać mur! Nie dopiekają! Zapałem, że
Zgodzę się z tobą, to nie była małpiarnia. Pamiętaj, że małpa to jest podobno w ewolucji coś, co łączy pierwotniaka z człowiekiem. Natomiast to, co tam widzieliśmy, to był kompletna dzicz. To byli niestety ludzie. I to, co mnie... Pokrótce, chodzi o zachowanie, kiedy to w jednej z malutkich wiosek przy granicy z Białorusią w gminie Nurzec Stacja wylazła około północy grupa 30 wyrostków, kompletnie najaranych albo pijanych, w każdym razie nienormalnych z całą pewnością, która wybrała się tam i zaatakowała żołnierzy, pluła, wyzywała. Możecie Państwo obejrzeć sobie te filmiki. To, że młodzież zachowuje się bezmyślnie, do tego przywykliśmy. Tylko ja zadaję dwa proste pytania, bo to nam wszystkim umknęło. Ta młodzież, ci młodzi ludzie musieli się na kimś wzorować, że dali upust swoim emocjom w taki konkretny sposób. Mogą nie lubić wojska, mogą nie lubić być przeciwnikami traktowania imigrantów. To wszystko mogę zrozumieć. Tylko oni wynieśli to z domu, z domów, ze szkół. I tutaj mam wielką pretensję do celebrytów. Nie o to, że macie Państwo prawo wyrażania swoich opinii, ale kurde i szatany i wszystkie pozostałe postacie, które tak strasznie przeżywały... Ptaki straszysz, tak się drzesz. Tak strasznie przeżywały te wszystkie problemy związane z tymi kwestiami, jak to Straż Graniczna, mordercy i tak dalej, co tam się działo. To jesteście Państwo, zbieracie właśnie to, zbieracie owoce. I ostatnia sprawa, chciałbym tylko zauważyć jedną rzecz. Między tą miejscowością a Dubiczami Cerkiewnymi, tam, gdzie zginął żołnierz, było... Bardzo niewiele, tam jest kilkanaście kilometrów. No nie przesadzaj, trochę więcej. No dobrze, to trochę więcej. Załóżmy, niech nawet będzie 30. Problem polega na tym, że nie minął miesiąc. Nie minął miesiąc, wszyscyśmy byli oburzeni, wszyscy łączyliśmy się w żalu. W tej chwili głupia, rozbawiona banda zapomniała o tym. I tu macie Państwo dowód na to, co bardziej trwałe ślady zostawia w mózgach nastolatków. Czy to dobre przykłady, czy nie? I ostatnia rzecz, kwestia patriotyzmu. Ten patriotyzm jest u nas na wynos. Jest wtedy, kiedy jak szwedzki stół, jak jest mecz, to wtedy bierzemy sobie kawałek patriotyzmu, chodzimy z nim, utożsamiamy się, Polska. Jak jest Eurowizja, występuje ktoś z Polski, super, bomba i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o kwestie takie najbardziej zasadnicze, szacunku dla munduru, szacunku dla ludzi, którzy dla nas coś robią, to tego nie ma. I to jest dramat. Taką mamy właśnie w tej chwili młodzież. Bez tej miłości można żyć, mieć serce puste jak orzeszek. Środowiska lewackie, środowiska influencerskie, wszyscy ci ludzie nie są odpowiedzialni, tylko powinniśmy właśnie z tego powodu przestać ich słuchać, przestać na nich patrzeć i przestać się z nimi utożsamiać. To jest skandal. Ty mówisz, umoralniesz i to można tak do usranej śmierci. A sytuacja jest taka, mój drogi, z Eurowizją to przesadziłeś, bo to jest następna małpiarnia. No to, proszę, ale niektórzy idioci się z tym utożsamiają. Dobra, no to małpiarnia, mówię. Eurowizja to małpiarnia. Przecież tam już od dawno nie chodzi ani o muzykę, ani w ogóle o jakiś ten, tylko chodzi o zupełnie innego. Mama z brodą. Albo z kiełbaską. Serdelki też się nadadzą. No. Niektórzy nawet jedzą. Także... O Boże! Smacznego. Chciałam powiedzieć... Teraz się dowiesz, jakie mam bogate życie wewnętrzne. Nie, to mam nadzieję, że życie bogate wewnętrzne zobaczą ci, którzy będą trafiać za jakiś czas do więzień, naprawdę za przestępstwa, które popełniają. I tam zobaczą, jak wygląda, dogłębnie zobaczą życie wewnętrzne. O Boże, co ty masz dzisiaj za jakiś... Zdejmą nas, słuchaj, jak będziesz takie treści puszczała. Proszę Państwa, to się słuchać po 22. Internet działa 24 na dobę, nie denerwuj mnie. Chodzi o to, że ta małpiarnia, która tam się pojawiła, co nie, no to już wiadomo, że najpierw policja przesłuchała żołnierzy, dowódcę i tak dalej. Dopiero kiedy w mediach podniosł się alarm, no to wtedy ustalono tożsamość tych ludzi. Tam pojawiła się też taka informacja, że to był ślub, tak zwany ślub, bo to no nie może być ślub dwóch aktywistek, bo w Polsce nie ma ślubu, nie można udzielać ślubów kobiecie z kobietą. Po prostu, ale właśnie, to też jest taka ciekawa sprawa, że na przykład jak niektórzy mówią, o tego ci właśnie tam LGBT, że są nierówno traktowani, bo oni nie mogą, na przykład taka kobieta nie może wziąć ślubu z kobietą. Ja też nie mogę.
Ja też nie mogę wziąć ślubu z kobietą. Ty z mężczyzną też nie możesz. Z kobietą mogę. No, nawet jeden wziąłem. Więc proszę Państwa, jaka to jest nierówność? To jest właśnie równość, bo to oni nie mogą, ja nie mogę, tak? Więc to wszystko porówno jest. Ale jest to, na co chcę zwrócić uwagę, to proszę Państwa, każdy z nas był młody i różne się tam numery odwalało, tak? Ja sama też nie jestem święta. Oj, nie jesteś. Tylko, że mnie chroni, że w moich czasach, jak się od tego wywało, nie było, tego nie było i nikt mnie nie nagrał, ani zdjęć nie porobił. Albo tego jeszcze nie wiesz. Nie, nie było, po prostu nie było, więc nie ma na mnie żadnych dowodów, nie ma po prostu, ale po prostu każdy z nas robił jakieś głupoty, tylko że wiecie co, to było tak, że jak ktoś robił głupoty, jak szła taka banda i tak dalej, bo to w bandzie to wiadomo, każdy chojrak, nie, ale jak ktoś przeginał, to kto tam był trzeźwiejszy, czy tam bardziej jeszcze kumaty trochę, to brał tam za wsiasz. Słuchaj, powiem wprost, to do domu, nie? I się zabierało delikwenta i się szło, tak? I jakby była sprawa zamknięta. A tutaj mamy po prostu rób ta, co chce, ta, to jest właśnie to. Ja widziałam tą laskę taką, która tam zdjęła majtki i pokazała, co miała do pokazania. W całej Polsce pięknie się pani przedstawiła milionom słuchaczy na całym świecie, bo to już w świat poszło. Gratuluję rodzicom, szczególnie tatusiowi, który na pewno jest dumny z córusi. Jakkolwiek pewnie jakaś Julka, znając życie, może miała na imię. Znaczy, ja się tej jednej rzeczy mam wrażenie, obawiam, że tak w przypadku jak w prokuraturze, jak wśród tej gówniarzerii, jedyna inteligencja, która tam miała miejsce, to była inteligencja sztuczna, bo naturalnej tam nie było za grama ani trochę, do tego, żeby ta sztuczna inteligencja, a propos sztucznej inteligencji, wiesz, zawsze może coś wygenerować. Czas jak widziałem Trumpa w kajdankach, to tobie też mogę jakieś zdjęcia, wiesz, przetworzyć tak na wszelki wypadek. Cię uprzedzam, żebyś nie była zdziwiona. Nic na mnie nie macie. Nic i się tej wersji będę trzymać do końca. Proszę Państwa, będziemy kończyć. Ostatnia rzecz, która jest, to jest taki, ja to nazywam Michałek, bo staram się, żeby na koniec zawsze było coś takiego ciekawego. Otóż ja tutaj może przeczytam. Dość niecodzienna sytuacja wydarzyła się w jednej z miejscowości w gminie Żuromin. 33-latek najpierw spożywał alkohol, świętując narodziny dziecka. Swoich znajomych, nie swojego. To jest bardzo akurat ważna informacja, że świętował narodziny dziecka swoich znajomych. A po zakrapianej imprezie na pobliskiej posesji wsiadł do zaparkowanego ciągnika rolniczego i po uruchomieniu go najpierw wyjechał w inną maszynę rolniczą, a na koniec uderzył tym ciągnikiem w budynek. Zatrzymała go policja. I dlaczego ja mówię, że to jest bardzo istotne, że on świętował narodziny dziecka, nie jakby znajomych, a nie swojego? Bo ja myślę, że taki gość to na wszelki wypadek nie powinien mieć dzieci. Powiem ci tak, mam nieodparte wrażenie, że jeśli chodzi o kwestię jeżdżenia, to ja się czego innego cieszę. Ja się nie cieszę z tego powodu, że on nie powinien mieć dzieci, bo to akurat nie ulega wątpliwości, bo głupota niestety jest dziedziczna, to udowodnione jest na licznych przypadkach, zwłaszcza w rodzinach polityków jest to dostrzegalne. Ale wiesz, co mi się przypomniało? Nie mów tego, bo będziemy mieli pozew, jeśli to jest to, co ja myślę. Nie, przepraszam, prawo cytatu. Odnośnie właśnie pana posła Myrchy bodajże to było. On tam na jakiś czas temu było w mediach społecznościowych, się chwalił, że rozwiązał jakąś zagadkę i się cieszył, że tam nawet, nie pamiętam dokładnie jak to było, ale że coś tam, że nawet dzieci jego to potrafią, czy dzieci też rozwiązały i ktoś mu napisał, jak dzieci to twoje rozwiązały, czy to sprawdź, czy to na pewno aby twoje dzieci. To jest bardzo niesprawiedliwa. Ale to nie ja, To niesprawiedliwa opinia. Pan poseł Myrcha to znany tu z intelektu, podobnie jak wielu innych posłów, zwłaszcza uśmiechniętej koalicji. Natomiast ja mam, albo myślących inaczej, natomiast ja mam inną kwestię. Ja się bardzo cieszę, że to się po pierwsze działo na wsi, po drugie, że był dostępny tylko ciągnik, bo gdyby ten dżentelmen, czy też dama, wsiadł i poprowadził pojazd ulicami miasta, gdzie jest wiele licznych osób, to mielibyśmy w tym momencie bardzo dużo smutniejszy finał. Powiem Państwu tylko tyle. Kwestia opijania pępkowego jest bardzo uświęconą tradycją, natomiast powtórzę raz jeszcze, pić trzeba umieć, jak mawiał mój starszy kolega,
a niektórym sam widok alkoholu powoduje, że się wyłącza umysł. Znam jednego nomen omen polityka, który stając tylko do stołu, patrząc na flaszkę, już zaczyna być pod wpływem. Albo gadał, jakby był. A to tak większość chyba ma. Że ja jak czasami słucham tych, zwłaszcza z koalicji 13 grudnia, to oni wszyscy jakby pod wpływem byli, a mogliby przyjechać na Podlasie, maczgać się czymś ekologicznym, spuszczy i do domu. Myślę, że nasi podlascy są dużo bardziej przytomni. Znam jednego posła. Nie, ja mówię o tych, żeby tu przyjechali, nadźgali się zdrowym powietrzem, spuszczy, duchem jakimś takim, żeby odetchnąć i ten, to może by zaczęli sensownie gadać po tygodniu jakiejś większej zaprawy, na przykład w Lasach Czarnej Białostockiej albo pod Grodkiem. Słuchałem jednego z posłów, trzeba trafu obecnej koalicji rządzącej, który gadał właśnie po spożyciu... Nie, to ich trzeba na tydzień zamknąć. Po spożyciu bimbra nie gadał z dużo większym sensem, chociaż powiem ci, że poza tym, że miał pogłos, taki jak Alakierwa... Ci powiem, no. Powiem tobie? Dla ciebie. Dla mnie, okej. Okay. Dla ciebie ci powiem. Dla mnie się to podoba, dla ciebie ci powiem. Niech ci będzie. Wobec tego wracając, to proszę Państwa, już kończąc dygresję. Jeden temat gadał z takim samym sensem jak zwykle, tyle że miał trochę większy pogłos, taki a la Kierwa. A propos Kierwy, odcinek bez Kierwy to jest odcinek stracony. Każdego dnia mówimy, na każdym odcinku powinniśmy wspomnieć chociaż jedno słowo o Kierwie. Może spłynie na nas łaska uzdrowienia w końcu, to ręce, które... Ja wolę się do kogo innego zwracać o tę pomoc. Proszę Państwa, kończąc już dzisiejsze nagranie, powiem, że jak na Podlasiu będziecie i ktoś powie, że na przykład ukradłem dla Ciebie rower, to nie wiadomo, czy macie dwa rowery, czy żadnego. To tak jest na Podlasiu. Tak samo u nas też była taka sytuacja, że była próba przerobienia tego słynnego obrazu, który miał wizualizację Święta Faustyna z napisem pod spodem Jezu, ufam Tobie, to niektórzy zrobili Jezu, ufam dla Ciebie, żeby było bardziej po podlasku. No. Także my dla Państwa bardzo ufamy, że będziecie z nami za tydzień przy naszym kolejnym nagraniu Rozmów Niekontrolowanych, a tymczasem żegnamy się. Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska. Przemysław Sarosiek. Mam nadzieję, że dla Was się to podoba. Do zobaczenia.